Jeszcze raz Bogu niech będą dzięki za Wasze wyczuwanie, za Wasze urodzenie, za Wasze modlitwy. Jeszcze raz powtórzę, pierwsza kapliczna grupa zorganizowana, formacyjna, uformowana w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, naszym stołem sanktuarium cyzelskim, pięknie nazwane Nazaretem. Często mówiliśmy o Betlejem, czyli w miejscu narodzin. Dodamy jeszcze od dzisiaj, że również i Betlejem, i Nazaret. Serdecznie mu zapłać. Nie to by Bóg błogosławi na dalszą pracę formacyjną na cały rok. I mówcie, że sanktuarium cyzelskie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego chętnie przyjmie, chętnie zaprosi do modlitwy. Dzisiaj, tak jak tutaj księża mówili wielokrotnie, i Kościół, i Polska, i Europa, i świat potrzebują naszej modlitwy, naszej pracy formacyjnej. To wówczas, tak jak ksiądz nas pięknie uratował ze swojego życia, naszą ojczyznę i Kościół, tak również nas pomoże w tym ratowaniu obecnych czasów. Zatem za jego stawiennictwem to ma ze sobą ten modlitewnik. Na stronie 23 jest piękna modlitwa. Wspólnie możemy się pomodlić przed udzieleniem błogosławieństwa. Ukochany, błogosławiony kardynale Stefanie Wyszyński, opiekunie wszystkich Polaków, orędowników każdej trudnej sytuacji, rodaków, ojcze narodu polskiego, obrońcy uciśnionych, proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego w intencji. Ja z Bogu szczególnym modlę się w intencji Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie. Ty wspierałeś truda każdego człowieka, głosiłeś dobrą nowinę, broniłeś od złego, pomagałeś podnieść się z upadku, ofiarując całego siebie. Wierzę, że i teraz stawiasz się za nami do Boga miłosiernego, wypraszając łaski ze świętymi w niebie. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc chrzciba Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Maryjo Drogopolski, módl się za nami.